Witamy Gorzowian. Witam Cię, Asiu. Ja jestem Jacek Bachalski, kandyduję na prezydenta z poparciem Lewicy, Nowej Lewicy. I moim gościem dzisiaj jest Asia, nasza koleżanka, która się Państwu przedstawi, a będziemy chcieli przekazać Wam ciekawe informacje dotyczące najbliższych wyborów. Jasiu, dwa zdania o sobie, jakbyś powiedziała. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Joanna Grewling, jestem rodowitą gorzowianką. Urodziłam się w 1972 roku w Gorzowie. Wiadomo, jestem rodowitą gorzowianką, urodziłam się w Gorzowie. Wyglądasz na gorzowiankę, słuchaj. No tak. Bo w Gorzowie są same najładniejsze dziewczyny. No, dziękuję bardzo. O, tu masz kartkę, tak? Ty chciałaś czarną. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja Ci potrzymam, a Ty mówisz. Dobrze, ja będę mówić na razie, bo kawka potem. To znaczy tak. Krótko, 32 lata mieszkałam w Rzymie, na razie stoję, że tak powiem, w dwóch butach na dzień dzisiejszy. Z powodu sytuacji rodzinnej mam po prostu chorą ciocię, która ma tylko mnie, jest to osoba niepełnosprawna. Przyjechałam jak zwykle co roku na wakacje, niestety zostałam do dzisiaj. Nawiązałam znowu kontakty i tak dalej i dałam się przekonać, aby startować do Rady Miasta. Ponieważ mam pewne, że tak powiem, zobowiązania i pomysły na mój okręg wyborczy. A mnie, proszę Państwa, interesuje, jakie przemyślenia Asia ma po, moim zdaniem, bardzo ciekawej przerwie, dlatego że dystans do naszego życia jest ciekawszy, jak się patrzy na nie z odległości. Tak. Więc ja chciałbym się zapytać Ciebie, i żebyśmy tu się podzielili z Państwem, jak Ty byś dzisiaj widziała najbliższe zmiany w mieście? Czego my tu w Gorzowie powinniśmy oczekiwać od radnych, ale też od prezydenta, no generalnie od polityki miasta? To znaczy, ja powiem tak, co roku, tak jak wspominałam, spędzałam zawsze wakacje też, żeby dzieci poznały język i tak dalej, żeby czuły się obywatelami dwóch państw. I moje przemyślenia są takie, że zauważam, że od kilku lat tak jakby jest tendencja do przenoszenia centrum ścisłego Gorzowa na Rogatki. Nie wiem, czy to jest związane, bo nie znam dobrze politycznej sytuacji tutaj w Gorzowie, nie wiem, czy jest to związane z wyborem, z obecnym prezydentem, który jest skąd on jest bezpartyjny, ale tak. No, ale nie, z jakiego miejsca? Z Deszna, tak? Pan Jacek, Deszna, pan Jacek Wójcicki. I po prostu tutaj widzę od kilku lat, no jak że to jest wszystko cały czas rozkopane, zaczynają w jednym miejscu, kończą w drugim, przebudowują to. Nie wiem, z czego to wynika, bo ja, że tak powiem, działałam też społecznie ze względu na swoją pracę z dziećmi. Działałam też społecznie tam u mnie w miasteczku, to jest miasteczko takie 40-tysięczne wraz z wszystkimi ościennymi miastami. I ono jest ukierunkowane właśnie na rozwój turystyki, ponieważ tam są grobowce etruskie, nie, to jest ta cała część Włoch, koło Rzymu 50 km. I po prostu zauważyłam właśnie pierwsza bolączka, że centrum, które ja uwielbiam, bo tak jak właśnie mówiliśmy, jak żeśmy rozmawiali na Facebooku, jako osoba, która jest tu urodzona, to znam, że tak powiem, wszystkie parki, to było moje dzieciństwo i tak dalej. I widzę, że to jest tak jakby za dużo czasu, nie wiem, z czego to wynika, to trwa, tak? Że jest wszystko rozkopane. Mówię o Gorzowie, tak. I tak jakby celowo, nie wiem, czy celowo, czy niecelowo, ale tak jakby to centrum, które ma piękne kamienice, czyli ulica Chrobrego, Mieszka I, Wełniany Rynek, jest to wszystko, no zniechęca, tak? Zniechęca. Ja byłam z moim przyjacielem tutaj. A ty myślałaś, że jak przyjedziesz z Włoch, to byś miała perełkę. Ja tak, myślałam, jak zobaczyłam, że będą odnowione kamienice, że nie będzie dziur, że parkingi będą uporządkowane, że będzie oświetlony teren. A jest coraz gorzej. I ja, słuchaj, ja bym chciała kawkę, to ty sobie zrób, napij się kawki albo sobie posłuć, a ja Państwu tylko dodam, że gości nas Cafe Rai, to jest bistro, w którym podajemy najlepszą kawę w mieście i również bardzo fajne smakołyki, więc zapraszam przy okazji. Natomiast no, dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, bo filmujemy kandydatów właśnie z listy Lewicy, kandydatów do Rady Miasta i tylko przypomnę, że przez wiele lat Lewica nie była reprezentowana w mieście, jako że no, nie wystawiała swojej drużyny.
Było trzech byłych członków lewicy, ale po prostu koniunkturalnie przenieśli się do komitetu obecnego prezydenta Jacka Wójcickiego. Ja zaraz po Joasi też Państwu przedstawię kolejnych kandydatów. To są bardzo ciekawe osoby, ciekawe, bo mają przemyślenia dotyczące gorzałowania, szukają w pracy w Radzie Miasta pieniędzy, ani układów, ani posad. Czyli generalnie nie interesuje ich koryto, tylko interesuje ich przede wszystkim estetyka miasta, równość wobec praw, jakie tu w Gorzowie jeszcze ciągle jest nieidealna ta równość. Mam też kandydatów, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu, tych pokażę później Państwu. Natomiast postanowiłem zacząć od kobiety, bo pewnie jasnym dla Państwa jest to, że największym potencjałem ciągle niewykorzystanym w Polsce, ale również w Gorzowie, to są kobiety. Kobiety, które już mają swoje doświadczenie, mają energię ciągle do spraw społecznych, i mają to serce dla miasta, więc Jasia jest jedną z takich osób. Co jeszcze w Gorzowie byś chciała zmienić, jeśli zostaniesz radną? To znaczy tak, chciałabym zmienić podejście też do, bo ja mówię, ja może będę nudna, ale po prostu moja sytuacja jest taka, że ja opiekuję się tą moją ciocią, jest lepiej i jeździmy po lekarzach, po tych. Często są problemy właśnie takie, że typu winda dla ludzi niepełnosprawnych, która powinna, bo ona nie może chodzić na chodziku, powinna tego człowieka na ten parter podwyższony, tak, zawieźć, bo nie ma zjazdu, czyli bariery architektoniczne, tak, krótko mówiąc. Czyli to będzie Twoim fokusem? To znaczy fokusem, widzę, że jest jeszcze dużo do zrobienia, tak? Okej. Chodniki dla ludzi właśnie, bo jest coraz więcej, tak jak widziałam, jest coraz więcej ludzi starszych. Tu chyba jesteśmy, chodzą na chodzikach, niestety, tak? Niestety jesteśmy liderem, znaczy inaczej, może stety jesteśmy liderem w Polsce, jeśli chodzi o udział seniorów w całej populacji, bo nie wiem, czy wiesz, że mamy ponad 30% ludzi w wieku powyżej 65 lat. Tym właśnie jako prezydent chciałbym się zająć szczególnie, bo chciałbym po pierwsze pomóc im właśnie w korzystaniu ze służby zdrowia i tu mam bardzo konkretny pomysł, ale to będę, nie będę ci tu kradł czasu, ale wiesz o szpitalu geriatrycznym. Czyli mamy tutaj bardzo spójne poglądy, natomiast jeszcze powiedz mi, a gdybyś tak chciała, no bo żeby nie było tak jakoś czarno, żeby wlać z ludzi nadzieję, a powiedz, a co ci się w Gorzowie spodobało, co może byś chciała zareklamować, bo na przykład to znaczy, gorzowianie mogą być nawet nieświadomi, że coś fajnego w naszym mieście jest. To znaczy, ja mówię z perspektywy osoby, która żyje we Włoszech, to naprawdę Gorzów... Która żyła, no bo się przeprowadziła. Jeszcze przeprowadziłam się, zobaczymy jak pójdzie i z kampanią i tak dalej, zobaczymy jak to wszystko będzie, ale uderzyło mnie to, że Gorzów naprawdę ma wielki potencjał jako miasto, piękne parki. No słynne, wiadomo, Schody donikąd, które też, tak jak pisałam, że mój ojciec tam siedział, grał na gitarze, ja tam chodziłam z dziadkiem na sanki i tak dalej, tak? Osiedla w sumie są okej, ale przyrodę, bo zaczęła się przyroda, ona jest atutem naszego miasta i w ogóle regionu i tutaj świetnie się wpasowujesz też właśnie w myślenie. Ja bardzo to lubię, dlatego właśnie, czytając w skrócie program, bo ty jesteś pod nową lewicą, że tak powiem, z jej ramienia, tak? Tak, znaczy będę popierany, jestem bezpartyjny, ale jestem popierany, bo najbliżej mi, jeśli chodzi o światopogląd i stosunek do... To po prostu jak czytałam takie wytyczne, że tak powiem, to jest mi to, są mi to bardzo bliskie idee. Super, super. To jeszcze tylko powiedz, wiesz już, z jakiego okręgu będziesz startować? Z czwartego, czyli to jest... To jest Puszkina, między innymi też Dekerta, gdzie mam właśnie mieszkanie mam zameldowanie na Dekerta. Czyli to jest taka północna część miasta. W każdym razie będziecie Państwo widzieć na pewno Joasię w kampanii z ulotkami. Będziemy chcieli Państwa poznać osobiście. Joasia jest aktywna, ma full energii i lubi spędzać czas pożytecznie. Dlatego Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A Państwa zachęcam do udziału w wyborach i dziękuję. Zapraszam do rozmowy z następnym kandydatem.